Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W ostatnim odcinku demonstrowałem Wam, jak na urządzeniu mobilnym iPhone, iPad połączyć bardzo szybko i wygodnie klipy wideo. Dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować to samo w systemie macOS, czyli na komputerach firmy Apple, za pomocą aplikacji I Love Video Merge. Oczywiście mamy do dyspozycji takie kombajny jak iMovie czy systemowy program QuickTime, które również umożliwiają łączenie plików wideo, ale nie robią tego tak wygodnie i szybko, a przede wszystkim w tak dostępny sposób jak I Love Video Merge. Zacznę jednak od przypomnienia, z jakich nagrań będę korzystał, bo tego samego nagrania użyłem w poprzednim moim vlogu, więc zobaczcie najpierw samą nagranie, które będę modyfikował. Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam aplikację, do znalezienia której zachęciła mnie Weronika na jednej z grup facebookowych. Jest to aplikacja o nazwie Text to Speech. Jak mówi sama nazwa, jej zadaniem jest zamienianie tekstu na mowę. I to nagranie mam pocięte na kilka mniejszych odcinków, które będę ze sobą łączył za pomocą aplikacji I Love Video Merge, którą właśnie uruchamiam. Aplikacja jest niezwykle prosta. Tak naprawdę ma tutaj dwa przyciski. Merge wyszarzony w tym momencie i Add, czyli dodaj. I mamy tutaj pasek postępu, który w tym momencie nas nie interesuje. Klikam sobie przycisk Add. Dodaj. I tutaj mam oczywiście klasyczny kreator, gdzie mnie akurat wyświetlają się wcześniejsze katalogi, z których korzystałem. I tutaj mam dwa pliki, które po kolei sobie będę dodałem plik 01 i teraz zobaczcie, pojawiła mi się tutaj tabela. W tej tabeli znajduje się plik 01Q. On tak się nazywa. To jest fragment tego nagrania, które Wam przed chwilką demonstrowałem. Wyszarzone, 12 w nocy, 12 ADD, Button. Znowu klikam przycisk ADD. Po prostu dodaję sobie kolejny plik, ten, który chcę dodać, połączyć. 02Q i wideo table, wiersz 1. Znowu patrzę, jak to wygląda w tabeli, wchodzę z nią w interakcję. Tabla 02Q, 01Q. I mam pliki 01, 02Q i 02. Ja je też tak specjalnie nazwałem, dlaczego? Żeby Wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, ja tutaj mogę, to przykładowo, mam tylko dwa pliki, ale mogę ich tu mieć Bóg wie ile. I mogę sobie wygodnie zmieniać ich kolejność. To jest dostępna funkcja w przeciwieństwie właśnie do obsługi w iMovie czy QuickTime, gdzie jest nam trudno z VoiceOverem ogarnąć te kwestie przesuwania utworów tutaj czy klipów. Możemy bez problemu sobie zaznaczyć, przypominam tutaj VoiceOver Control Shift Spacja, mysz w dół, przesuwamy sobie teraz w górę, czyli voiceover strzałka, ponownie mysz w dół naciskam, czyli control voiceover shift spacja i 01. Zobaczcie, 02. Zmieniła mi się kolejność, jako pierwszy mam plik 02. 01. I 01 mam jako drugie. Dobra, ale mysz my chcemy, 02. aby tu była prawidłowa kolejność, mysz w górę. Ja ponownie 01. Zamieniam kolejność, mam plik pierwszy, 02. plik drugi. Pauza table. Więc pozostaje mi tylko połączyć te pliki. 12 w ADD, merge, button. Daję merge i proszę bardzo, pliki się łączą od razu. Okno dialogowe, save. I domyślnie pliki akurat u mnie w tym momencie zapisują się w katalogu iCloudowym dokumenty. Więc zapisuję i otwieram plik. W, okno dialogowe, cancel, button, untitled mp4 already exists. Do you want to replace? Aha, plik istnieje, replace, to button. Zamieńmy. Wiersz 2 z 2. Finder, dokumenty, okno, widok kolumnowy, przeglądarka. Link nam się zaznaczone otworzył w Finderze, więc teraz otwórzmy go i posłuchajmy, co się udało nagrać. Nie tyle, co się nagrało, co oczywiście to, co udało się scalić, a więc posłuchajmy. Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam aplikację Text to Speech. Jak mówi sama nazwa, jej zadaniem jest zamienianie tekstu na mowę.
Widzicie więc, że nie jest to zupełnie nic skomplikowanego. Pliki łączy się błyskawicznie. Możemy też mieć nad tym kontrolę, to znaczy nad kolejnością wczytywania tych plików, łączenia ich, tak aby nie pomylić się, zestawić pliki w takiej kolejności, jak tylko nam się podobało. Mam nadzieję, że program Wam się przyda. Link do niego oczywiście zamieszczam w opisie tego nagrania. Znajdziecie go także na mojej szufladzie. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.